Witajcie, kochani, bardzo serdecznie z pięknego miasta tętniącego życiem, czyli San Myshunu, o ile się nie mylę. Nie wiem, czy to będzie taka gra jako seria, być może nie, być może tak. To w każdym razie jest moja taka prywatna gra, która odkrywa właśnie uroki tego miasta, a mianowicie jestem tutaj z Kariną, którą już znacie z Szybkiego Budowania. Karina mieszka w dzielnicy mody, ponieważ sama jest taką modnisią, dlatego postanowiła wprowadzić się do tej dzielnicy, ale wcześniej była w penthouse, chciałam zobaczyć, jak wygląda penthouse i wyprowadziła się po prostu do mniejszego mieszkania i tym mieszkankiem jestem po prostu zachwycona, jest przepiękne, przeurocze, kochane takie po prostu, aż chciałoby, chce się po prostu do niego wracać, kiedy już się do niego wprowadziło, to chce się do niego wracać. Tu jest nasza Karina, ona właśnie zaczęła pracę w mediach społecznościowych, stworzyła sobie profil i tak sobie siedzi i gra w Simsy, czyli dokładnie tak samo jak ja. Ja chwilkę pograłam tutaj w tym mieście i powiem wam, że jak na razie jestem w miarę zadowolona, mimo że to nie jest coś takiego, no powiem szczerze, spodziewałam się być może czegoś więcej, spodziewałam się czegoś bardziej wow, tak szczerze mówiąc, ale nie jest źle. Jak na Simsy 4, wiadomo jakie są Simsy 4, nie jest aż tak najgorzej, całkiem spoko nawet. I tak sobie mieszka tutaj właśnie w tym wieżowcu. Wcześniej była w penthouse tym tutaj do góry, o w tym tutaj co jest. Ale szczerze mówiąc nie podobało mi się, nie, w innym penthouse była, a zresztą nie pamiętam już. I postanowiłam wyprowadzić się do tego mieszkanka, tak sobie ona tutaj mieszka. Może tutaj puszczę czas, włączę wam światła i tak na szybko pokażę. O, tak wygląda jej mieszkanie. Oczywiście wpisywałam kod na pieniądze, ponieważ nie jest to gra, w której ja chcę się dorabiać, tylko to jest gra, w której chcę po prostu odkryć uroki miasta San Myshunu. I tak wygląda jej mieszkanie. Tu ma taki przedpokój, jadalnię, salon, kuchnię. Tu ma sypialnię i swoje pomieszczenie takie do pracy z komputerem. I malutką łazienkę. I tak wygląda oto jej mieszkanie, całkiem przytulnie, myślę, urządzone. Ale słuchajcie, jest środa. Czy ona jutro idzie do pracy? Idzie na 9, ale i co z tego? Słuchajcie, idziemy w miasto. Bierzemy jej najlepszą przyjaciółkę Penny, o ile się nie mylę, że to jest Penny. I idziemy, słuchajcie, na karaoke. Moja Simka nie umie śpiewać. Ma chyba pierwszy poziom dopiero. Ale idźmy na karaoke. Tak, ona przedtem tutaj mieszkała. Mhm. O, a tu jest druga rodzina, którą wprowadziłam. Rodzina zaszczurzona. Grażyna i Janusz. Tak mają na imię. Mają swoją meblościankę. Zestaw fotel, ława, fotel. I tego typu inne sprawy. Słuchajcie, idziemy sobie na karaoke. Oczywiście bierzemy naszą Penny. I lecimy śpiewać. Może za bardzo to chyba nam nie wyjdzie, bo ta nasza Simka nie umie, Karina nie umie śpiewać zupełnie tak jak ja. Zobaczymy, jak jej to pójdzie. No, dotarliśmy do karaoke. Mimo, wiecie co, chciałabym chyba jednak zrobić to jakieś inne karaoke. Znaczy nie teraz, ale takie małe pomieszczenia mi tutaj się nie podobają. Chciałabym, żeby to była otwarta przestrzeń, wiecie, z taką małą jakby sceną i tutaj po prostu każdy sobie to karaoke może zaśpiewać. Niech śpiewa w duecie country, okej, okay. Chodź Penny. Zaśpiewajcie. Oczywiście, jak byłam tutaj ostatnio, to oczywiście pani naleśniar musiała tutaj mieszać driny, a jakże. Tańcy nas zagłuszają. Ale wyją, masakra. Niech ona lepiej szybciej zdobywa te swoje poziomy, bo z tego co widzę, to nie jest zbyt fajnie. Tu ale krzywo ustawili, patrzcie. No Taylor Swift to mnie są zdecydowanie, żeby country tutaj śpiewać. Boże, dziewczyny, ale wyjecie, naprawdę. A tu nie można nic zrobić na tym. Masakracja, że tak powiem.
O, jest miksolog, zaraz zamówimy sobie drinka. Czy to jest Janusz? To jest Janusz, słuchajcie, przecież Janusz. Janusz, dlaczego ty masz pracę w barze? Przecież dres nosisz, ty nie miałeś mieć pracy. A Grażynka jest taką typową panią z dziekanatu. No to zamów drinka dla grupy, na przykład, no weźcie sobie jakiegoś dobrego. Dobra, weźcie tego najdroższego, może ognia. Janusz, przecież ty na razie nic nie umiesz, dlaczego tutaj mieszasz te drinki? A nie ma tu gdzieś Grażynki, żebym wam pokazała? Grażynka ma fajną fryzurę. I tak, co jeszcze mogę o tym dodatku powiedzieć? Jak na razie nie wiem o nim zbyt dużo. W miarę podoba mi się Kas, jest całkiem w porządku. Oczywiście nie wszystkie rzeczy, bo one są bardzo oryginalne, bardzo takie nietypowe. Dlaczego ty jesteś ubrana w takie ciuchy? Nietypowe, które nie zawsze pasują do każdego czy do każdej okazji, wiadomo, ale jako, że to jest multikulturowość tutaj w tym naszym mieście, to jak najbardziej to pasuje. Które rzeczy naprawdę mi się podobają, między innymi te spodnie są naprawdę fajne. Te ciżemki, cichobieżki, jezuski też nie są złe, całkiem fajne. I ogólnie jakoś tak kolorowo jest. Kolorowo nawalone tego wszystkiego na tyle, ile się da wzorów, kolorów, kształtów, wszystkiego tak naprawdę, materiałów, czego tylko, co tylko mogli nawalić, co nawalili tutaj w tym dodatku, w tym kasie. Tryb budowania bardzo mi się podoba, jest naprawdę kilka fajnych, ciekawych obiektów, mebli, naprawdę fajne rzeczy. O, a to jest córka Janusza, Gosia. Ten umie śpiewać, zobaczcie. No i tak naprawdę interakcji, jak na razie byłam na jednym targu, na jednym festiwalu dla graczy komputerowych, nic nie udało mi się wygrać, kupiłam sobie koszulkę, założyłam ją i nie umiem jej teraz ściągnąć, to znaczy umiem ją ściągnąć, tylko nie pamiętam, co ona miała wcześniej założone przed tą koszulką, żeby to wymienić, ale będę musiała chyba to zrobić. Nie wiem, czy ona nie była po prostu w ciuchy z gry ubrana i... czy nie miała koszuli przypadkiem, nie pamiętam, ale to akurat jest chyba najmniej ważne, mimo wszystko się nad tym rozwodzę. Oj, ale ją tutaj zbugowało. I czy coś jeszcze? Jak na razie nie wiem za dużo. Cechy mieszkań ogólnie uwielbiam, to jest naprawdę fajna sprawa, te cechy mieszkań. O, tutaj naszą sąsiadką w ogóle jest właśnie Penny i Penny ma ogólnie, jest bardzo hałaśliwa, już miałam jedną przygodę z nią. Ponieważ za głośno spędzała czas z jednym mężczyzną i nasza simka Kalina bardzo się wkurzyła, ale Penny się nie obraziła za te uwagi jej, o, dostała nawet klucz od mieszkania, więc są najlepszymi prawie przyjaciółkami. Plotkuj o współpracownikach, ty w ogóle zaraz musisz iść do domu, bo ty jedziesz do pracy. A ty tutaj sprawdzę, aha, co ty musisz zrobić? Festiwal humoru i harców. Tak, i właśnie ona sobie kupiła tutaj jakieś rzeczy różne, dziwne. I bańki, i jakąś śnieżną kulę. Bo tu na razie żadnego festiwalu już nie ma. Nie wiem, o której odbywają się te festiwale. Bo ten dla graczy komputerowych, dla geeków, jest chyba we wtorki i w niedzielę. Albo w czwartki, chyba w niedzielę i we wtorki, tak mi się też wydaje. Dobra, wypiłyście już tego drinka. To możesz się, słuchaj, pożegnać i lecimy do domu, bo ty musisz jutro iść do pracy. No to chyba się czujesz mimo wszystko dobrze, ale no to co? Tak już czas iść do domu, bo ile można, jest tydzień roboczy, a nie po prostu weekend. W weekend możesz się zabawić. Teraz niestety obowiązki wzywają naszą simkę do domu. Nasz dom jest tu. Właśnie, tu mieszka Penny, tu jest wolne mieszkanie, a my mamy tutaj. Nie, sami idziemy, on jak chce, to niech sobie zostanie. Okej, tak, nasze cechy parteli to jest imprezowa miejscówka, romantyczna aura i coś tam jeszcze chyba i towarzystwo. Tak mi się coś wydaje, że jest towarzyskie miejsce. Dobra, słuchaj, skorzystaj. To nie, nie mamy chyba żadnej poczty. Która nasza skrzynka jest? Nie ma nic. Głodna nie jesteś i dobra, i możesz iść spać. Jeszcze powiem o jej cechach trochę.
Ona jest towarzyska, wesoła, wegetarianka i własne podwórko, czyli oczywiście od tej aspiracji tubylczyni. Pierwszy poziom ma zaliczony, drugi musi jeszcze mieć i trzeci. Tylko nie wiem, co tam było dalej w tym. A, protest, mural. Mural już jeden zrobiła. Śpiewania, zleci zapaleńców, mieszkanie wartym 100 tysięcy, 100 milionów, chciałam powiedzieć. No zobaczymy, jak to pójdzie, zobaczymy. Tymczasem idzie spać, jutro idzie do pracy, więc widzimy się później. Oj, Karol, patrzcie, mamy aktualny alarm. Co chcemy zrobić? Iść do pracy, pracuj w domu. O, nie słuchaj, idź dzisiaj do pracy jednak, to jest twój pierwszy dzień, więc pójdziesz do roboty. Ale ona też jako media społecznościowe może sobie pracować w domu, to jest całkiem fajna opcja, naprawdę. Nowość, nowość. Karina kończy śniadanie, zaraz idzie do pracy, zobaczymy jak jej dzisiaj pójdzie. Ma zaliczone, może dostanie awans. Ale słuchaj, ty się ubierz. No, o, i to jest ta koszulka właśnie. Aj, poszła cię zrobić stój, pokaż. No i mamy awans. Jako zawodowa ankieterka. Twoim zadaniem jest uszczęśliwianie wszystkich dookoła, ale jak tego dokonasz, to już twój problem. Aha. Dobrze. Ma zamelduj się w lokalu. Aha. No w porządku. I musimy mieć 25 obserwujących. To słuchaj. Aktualizuj. Zanim jeszcze ten dodatek wszedł tutaj, to można było również mieć swój profil społecznościowy, jakiegoś swojego bloga czy serwis, coś takiego. I słuchajcie, Lili Piętka ma 3 miliony obserwujących, a jej córka ma 2. Tak, Aucja ma 2 miliony, więc całkiem niezłe sumy. Dobra, mamy tak 40 już teraz obserwujących. Super. Okej, czyli mamy już nasze zadanie wykonane. Tutaj skorzystaj. Weź sobie szybki prysznic i myślę, że możemy iść gdzieś tutaj na dół. Zobaczymy, co się dzieje. O, słuchajcie, jest protest jakiś. Oni tutaj przeciw czemu oni. Protestują? Nie wiem. Chyba, że za drogo jest. Tak mi się wydaje, że oni oszczędności szukają. Chodź już, chodź. Bo nie chcę, żeby oni odeszli tutaj, bo zaraz się skończy i tyle będziemy mieć z tego. Wesprzyj datkiem protest. Zobaczymy, czy to coś da, jakie to będzie. Jeszcze tego nie robiłam. I coś dała tę stówę. Oglądaj protest. A co tu mam? Jakie towarzyskie wydarzenie? To chyba ten protest, być może. Dołączymy. Dołącz. To się za drogo. Ale się tutaj zebrało. Sporo. O, idzie Janusz w swoim stroju codziennym. Dzień dobry, Januszu. Twój piękny dres. Oczywiście laczki, kuboty i skarpety. Wyglądasz przecudownie. A gdzie masz Grażynę? Graża też ma fajną garsonkę. A co ty jesteś taki ubrany dziwnie? Czekaj, czy możemy jeszcze datkę wesprzeć raz? Bo ja tego nie widziałam, jak ona mi dawała pieniądze, czy to jakieś była. Czy jakaś interakcja tutaj była, czy jakaś wiadomość? Chyba nie. O, to jest nasza koleżanka. Miko. A, wziąłam kasę i nic nie było ciekawego, a ja tu nie warto dawać w takim razie. Janusz też tutaj do nas dołączył. No proszę, to za zaszczyt. Dobra, bo sama to nie wiesz, przeciw czemu protestujesz tak naprawdę. I gdzie jeszcze nie byłam, słuchajcie. Nie bar karaoke. Aha, bo jest wydarzenie towarzyskie. Już, koniec. Rozejście.
To jest bar karaoke, a tutaj gdzieś tam coś innego nie ma przypadkiem? Tylko to? Czyli tutaj też jest tylko bar karaoke. Myślałam, że to jest tylko w tamtym jednym miejscu, a tu już jest jakiś sklep z ciuchami. Dlaczego ja tak myślałam? Urządź protest? Sam urządziłaś protest przeciw czemu? Co ci się znowu tutaj... Czytaj po dzielnicy mody, przewodnik. Czytaj. Pokaż. Giorgio Simeoni. Ta teraz próbuje rozśmieszyć żywy posąg. Proszę, oglądaj. I na przykład pomachaj do niego. Flirtuj z nim. Nic nie chcę, przestrasz może. Może ci się uda. No próbuj. Też jest nasz znajomy Akira Kibo. No nic. O, poplotkuj sobie tutaj z kolegą. Opowiedz jakąś historię. I na przykład popraw humor. Trochę pogadaj. Co jest to była? Jakaś śnieżna kula? Czy to są nowe kolekcje? Powiedzcie mi tak, czy nie, czy nie, czy nie. Gdzie to się sprawdza? Gdzie to? Tu. Gdzie to się sprawdza? Znaczy, czy to jest jakiś nowy... Tak, ej, słuchajcie, mamy tutaj nowe kolekcje. Śnieżne kule. Możemy zdobywać kulki. Dobra. I tu się właśnie co jakiś czas pojawia taki karton i można tych kul szukać. Już ostatnio chciałam tutaj coś znaleźć, ale nie było nic. Znaczy nie mogła się to dostać, bo był ten zlot zapaleńców. Jej się nie udało. Tam było zestawione jakimiś dziwnymi rzeczami. Czy jesteś głodna? Jesteś głodna. Sobie kup sobie coś. Nie, nie, nie. Najpierw słuchaj się, targuj. My tu nie będziemy wydawać pełnej kwoty na żarcie, no bez przesady. Pamiętamy, że ona jest też wegetarianką i trzeba pamiętać, żeby nie jadła przypadkiem mięsa. Dobra, no to teraz tak mamy 25% zniżki. No to niech będzie... bierzmy hamburgera. Wegetariański chyba wzięłam, nie? Tak mi się wydaje. Typowy Polak na wakacjach. Polak i Niemiec. Niemcy też tak samo wyglądają. Dobra. Harina dostała swoje jedzenie. W szamie sobie hamburgera. I musi niedługo spadać do domu, bo do pracy idzie. Musi się wyspać. Chyba, że jeszcze się przejdziemy tutaj do tego baru karaoke, bo w tym jeszcze nie byłam i chciałabym go obejrzeć. Po prostu zobaczyć, jak on wygląda. Dlaczego nie polubiłaś Tomasza Kołodzieja? Co on ci zrobił? No, okej, ty w ogóle masz, widzę, że skłonność do Azjatów. Może to jest pomysł na historię. zachwalaj, o, ty będziesz taką typową wegetarianką, stereotypową bardzo. Będziesz być weganką jeszcze, to wtedy w ogóle i trenować crossfit. Zapytaj, jak minął dzień jeszcze. Te ci rzemy tutaj są... Co oni w nich popylają, są boskie. W tym negatywnym tego słowa znaczeniu. Dobra, słuchaj, może weź Naokiego. Tylko szanowni, że ma takiego wąsa, kurczę. Dziewiczy wąsik, taki z Golden Copper synu. Ale słuchaj, odwiedzisz właśnie bar karaoke, jako że tutaj się już zgadaliście. Gdzie on jest, ten Naoki, cały Naoki. Hasegawa. No i to jest właśnie to, co chciałam, żeby było. Czy to są takie podesty? Czy to jest możliwe takie coś zrobić? I to jest właśnie coś, karaoke, o czym myślałam, czyli scena i stoliki dookoła i coś takiego. Czyli nie muszę nic takiego robić. Ale chciałabym zamówić drinka dla grupy oczywiście.
I co możecie sobie zamówić? Niech będzie gorący dym. Penny, chodź tutaj jak chcesz. Ja tu jestem teraz z Nokim i oni chcą sobie trochę spędzić czasu razem. No a czemu nie? Czemu nie? Pewnie, że tak. O, Shingo. Shingo, kolejny Azjata. Shingo też jest wegetarianem. Wegetarianinem. Trudne słowo, wegetarianin. Więc może trochę sobie tutaj pogadać. Takie, wiecie, kółko wzajemnej adoracji. I wypij sobie tego swojego drina, bo wygląda smakowicie i był bardzo drogi, więc musisz sobie go wypić. A czemu wszyscy nie dostali? Hej, ona nam porwała drinka! Przecież to jest nasz drink! Oddawaj go! Oddawaj go! Upiła łyka i se poszła. Za niewychowane po prostu babsko. Poproszę o chipsy, a ty się za bardzo nie zapędzasz, koleżanko, z chipsami? Dobra, i oglądajcie sobie karaoke jeszcze. W końcu po tutaj przyszliście. Zaraz spadamy do domu. Bierz tego drina i już, jazda. Pod scenę. Nasza to by się skompromitowała już na całego. A tutaj dobrze idzie. O nie, jednak nie. Oj nie, to jednak nie słucha się zbyt dobrze. Dlaczego ty wstajesz? Nie mogłaś tam sobie usiąść? Aha, ty jej ustąpiłaś miejsca, tak? Dobra, wiesz, to jest prawie 12, więc chyba czas do domu. Weź się tutaj pożegnaj a jednak nie możesz się pożegnać, a dlaczegoż to? Czegóż to nie możesz się tutaj z nim pożegnać? Zapytaj go jeszcze, jak minął dzień i słuchaj, spadasz do chaty, bo już wielki czas, musisz się wyspać jutro do roboty, kolejny dzień. Wiecie co, przez przypadek wzięłam ze sobą Naokiego. Ale myślę, że to nic takiego. Poplotkuj jeszcze z nim trochę. Zapytaj go o zawód i możecie sobie, słuchaj, zjeść coś razem, na przykład makaron z serem. Zawołaj go na posiłek, zjedzcie sobie, tu masz jakieś brudne naczynia, zmywać po szybko. Trochę, dobra, zjedzcie trochę i... Niepracujący tatuś! Jak to? Czy ty masz dziecko? Jak to możliwe? Zapytaj się w ogóle, czy jest w związku. To jest ważne. To gdzie ty się szlajesz, jak jesteś tatuś jeszcze nie pracujący? Ty z dzieckiem powinieneś siedzieć, a nie z laską jakąś po barach się szlajać. Kurde, no. No zapytaj się, czy jest w związku, bo jestem ciekawa teraz. Czy on ma żonę, czy jest po prostu samotnym ojcem? No co? Jest singlem, aha. To wszystko jasne. Dobra, opowiedz jeszcze jakąś śmieszną historię. Co ci tutaj tak... Płonący drink, to niesamowite. Temu taki drogi był, on taki płonący. I poznaj jeszcze, a później się pożegnaj, bo czas spać. On to musi iść do dziecka. Dobra, słuchaj, skorzystaj jeszcze z toalety. Tu możemy wejść do góry. Aha, to jest tak. Aha. Skorzystaj z toalety, to do lodówki, bo to nam się przyda jeszcze na później. Możesz sobie umyj sobie zęby na wieczór, na noc i do spania wszystko. Do pracy idziesz już za 8 godzin, ty musisz się wyspać. No jest druga w nocy, Karina jest już bardzo zmęczona, więc zrobi siku, umyje zęby i idzie do spania już wielki czas.
I na nas czas. Słuchajcie, dzięki za oglądanie tego odcinka. Nie wiem, czy pojawi się coś jeszcze. To był taki tylko dla mnie, może trochę dla was, chociaż na pewno już widzieliście, bo first looki były już bardzo dawno u niektórych youtuberów, mimo że ja ich po prostu nie oglądałam, bo dla mnie to jest straszna nuda, totalne nudziarstwo, po prostu jak to każdy pokazuje i ogląda i komentuje przez... Co ci nie pasuje? Aha, bo tu mamy te tutaj. Półkę. No, to później poprawię. I co chciałam powiedzieć? I komentuję później jeszcze przez godzinę każdą rzecz, co dla mnie to jest po prostu... No, coś nie do przyjęcia i nie do wytrzymania. Ale no, ja sama frystyków nigdy nie robiłam i nigdy nie będę robiła i nigdy nie, raczej nie będę robić. To był taki zapoznawczy. Zapoznawczy z tym dodatkiem. Chciałam wam też pokazać po prostu coś innego niż tylko dekady pełną chatę. Po prostu. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!